Za czym Polacy tęsknią najbardziej? Nie chodzi o galerie i restauracje. Za czym Polacy tęsknią najbardziej? Sondaż w sprawie poluzowania obostrzeń. Ankietowani zostali zapytani o to, jakie obostrzenia powinny zostać zdjęte w pierwszej kolejności, gdy epidemia zacznie ustępować. Najwięcej z nich, 53,8%, wskazało na powrót dzieci do szkół. Na drugim miejscu znalazło się pełne otwarcie galerii handlowych, 32,7%, zaś na trzecim otwarcie restauracji i barów, 30,7%. Dopiero w dalszej kolejności respondenci wskazali zniesienie godzin dla seniorów, 26,7%, czy otwarcie klubów fitness i basenów, 26,6%, wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla DGP i RMF FM. Powrotu dzieci do szkół w razie poprawy sytuacji epidemicznej chcą niemal na równi kobiety, 54%, jak mężczyźni, 53%. Natomiast otwarcie galerii handlowych wskazało 36% kobiet w porównaniu do 30% mężczyzn. Więcej mężczyzn, 33%, niż kobiet, 28%, chciałoby za to otwarcia barów i restauracji. Z kolei na pytanie o to, co należałoby zrobić w pierwszej kolejności w razie pogorszenia sytuacji epidemicznej, 33% Polaków wskazało zakaz poruszania pomiędzy miastami, 28,9%. Zamknięcie kościołów, zaś 26,2%. Lockdown na okres Świąt Bożego Narodzenia. Zakazu poruszania się pomiędzy miastami chciałoby w tej sytuacji więcej kobiet, 38%, niż mężczyzn, 29%. Więcej kobiet, 31%, niż mężczyzn, 27%, wskazało też zamknięcie kościołów. Sondaż United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej, dziennika.pl, RMF FM i rmf24.pl został wykonany 13 listopada na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo CATI.